Pierwsze 2 lata urzędowania podsumował dziś Wojciech Walulik, burmistrz Augustowa i miejscy radni wybrani z Komitetu Wyborczego Wyborców Nasze Miasto. Podczas spotkania z dziennikarzami mówili, co udało im się zrealizować. Do najważniejszych osiągnięć burmistrz zaliczył podział miasta na dzielnice, co dało możliwość uniknięcia obostrzeń wynikających z uzdrowiskowego statusu miasta. To pozwoliło na uruchomienie działań zmierzających do utworzenia strefy gospodarczej i w przyszłości pozyskiwania inwestorów. Najbardziej jestem dumny z tego, że udało nam się w dość krótkim czasie zmienić statut uzdrowiska miasta, podzielić miasto na 3 dzielnice i dzięki temu posunięciu miasto może się dynamicznie gospodarczo rozwijać. To był jakby fundament wszelkich następnych naszych działań. Pokłosiem tego jest stworzenie augustowskiej strefy gospodarczej i pozyskanie 20 hektarów ziemi pod inwestycje. To jest następny krok milowy w rozwoju gospodarczym miasta. Tych wydarzeń jest dużo. Rozpoczęliśmy również program budowy ulic lokalnych z dużym zaangażowaniem mieszkańców Augustowa. Stworzyliśmy budżet obywatelski. Wracając jeszcze do strefy inwestycyjnej, należy dodać, że niedługo będzie ona włączona do Suwalskiej Strefy Ekonomicznej. I konglomerat tych działań, myślę, że niedługo już daje taką wartość dodaną i za jakiś czas mieszkańcy będą mogli stwierdzić, że żyją w innym mieście. Kolejne osiągnięcia to uruchomienie szkolnej kuchni z obiadami za 3 zł dla uczniów, remont molo, przebudowa rynku Zygmunta Augusta, budowa boiska przy szkole podstawowej nr 6 i program budowy lokalnych ulic, w który włączyli się sami augustowianie. W tej chwili razem z powiatem bodajże 5 dróg, razem z rynkiem Zygmunta Augusta, natomiast ten program, który znanych powodów nie został w pełni wdrożony w tym roku, ruszy z rozmachem w roku 2017 i mamy zamiar wybudować kilkanaście ulic dla mieszkańców. W planie władz jest szereg kolejnych inwestycji, modernizacja żłobka oraz budowa bazy dla kajakarzy. W przyszłorocznym budżecie miasta samorządowcy zaplanowali na inwestycje rekordowo dużo, bo 40 milionów złotych.